Cześć! Dzisiaj pokażę Ci, jak użyć strategii strzelania, jaką jest podstawianie w kolejnym zdaniu maturalnym. Pojawiło się ono na maturze poprawkowej w 2020 roku. Zobacz! Zobacz przykład takiego równania. Jeżeli nie potrafisz go wykonać prawidłowo, czyli najpierw obliczyć dziedzinę, a później rozwiązać tego równania, możemy to zrobić metodą podstawiania. Czyli podstawiamy każdą z odpowiedzi w miejsce x i sprawdzamy, kiedy po prawej i po lewej stronie równania wyjdzie dokładnie to samo. Zacznijmy od odpowiedzi a. Czyli podstawiamy wszędzie w miejsce x minus 3. Czyli mielibyśmy minus 3 podnosimy do kwadratu, minus 3 razy minus 3 i w mianowniku mamy minus 3 do kwadratu, dodać minus 3 równa się 0. I rozwiążmy to. Minus 3 do kwadratu to będzie 9 na plusie, minus 3 razy minus 3 to będzie plus 9 i w mianowniku mamy 9 minus 3 równa się 0 i mamy w liczniku 18 przez 6 równa się 0, co oczywiście nie jest prawdą. Jeżeli chodzi o odpowiedź B, podstawiamy 0, czyli mamy 0 do kwadratu minus 3 razy 0 przez 0 do kwadratu plus 0 równa się 0. Zauważmy, że w liczniku i w mianowniku wychodzi 0, a w matematyce nie wolno dzielić przez 0. 0 nie może znaleźć się w mianowniku. Czyli to też jest zła odpowiedź. Czyli sprawdzamy odpowiedź C. 3. Tak więc w miejsce x podstawiamy sobie trójeczkę. Mamy 3 kwadrat minus 3 razy 3 przez 3 kwadrat plus 3 równa się 0. 3 kwadrat to jest 9 minus 3 razy 3, czyli minus 9 przez 9 plus 3 równa się 0, czyli wychodzi nam 0 przez 12 równa się 0 i to jest jak najbardziej poprawna odpowiedź. 0 możemy dzielić przez cokolwiek, to i tak będzie 0, czyli wychodzi, że 0 równa się 0. Jeżeli po lewej i po prawej stronie równania wychodzi dokładnie to samo, to jest prawidłowa odpowiedź, czyli odpowiedź C, x równa się 3. A jeżeli ten film pomógł Ci w jakimkolwiek stopniu, będę bardzo wdzięczna za komentarz albo za jakiś znak, że to Ci się podobało i przydało. Powodzenia!